Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Ostatnio załadowałem Cię trochę filmami, aby dla każdego było coś miłego, bo chcemy też, skończyły się wakacje, więc chcemy mocno przyspieszyć też promocję naszego kanału. Szykujemy się trochę też na to, co się może dziać w najbliższych miesiącach, bo mówi się dużo o tym, że na przestrzeni grudnia i stycznia może być odbicie, bo już będzie po regulacjach. Także fajnie by było być na to wtedy gotowym i dzielić się z wieloma osobami początkującymi wiedzą, bo tych osób wtedy trochę siłą rzeczy ma prawo dojść. A propos wiedzy, bardzo wkrótce prowadzę webinar, gdzie pokażę nowości w Lisku, IoT i Experti oraz ogólnie opowiem o sytuacji rynkowej, o tym jak widzę najbliższe tygodnie. Link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem. Zresztą jest prosty, bo kryptomasters.pl/webinar. A dziś chciałem pogadać z Tobą o kryzysie. Podobno nadciągają czarne chmury i niestety artykuł nie dotyczy jesieni. Polscy bankowcy wieszczą kryzys gospodarczy. I to jest o tyle przyciągający tytuł, że to bankowcy. A bankowcy trochę jednak się znają na kryzysach gospodarczych, ponieważ to przecież oni mają znaczący wpływ na ich pojawianie się. Aż 77% szefów banków w Polsce obawia się wybuchu kryzysu w Unii w najbliższych 5 latach. Oczywiście kryzys w Unii to oznacza kryzys na całym świecie, bo to nie ma bata w tych czasach. Zresztą, jak widać, jeżeli Stany dają jednemu państwu sankcje, to nagle pół świata się telepie. Także wszystko jest ze sobą powiązane i Stany ostatecznie też się będą telepać przez to. Tylko, co jest ciekawe, albo raczej nieciekawe, tylko co 50. bankier, co 50. szef banku takiego zagrożenia nie widzi. Nie wiedziałem, że tyle jest szefów banków w Polsce, no ale nieważne. Czyli 1 na 50 ekspertów, można powiedzieć, no bo są szefami banku, więc działają w branży finansowej, wiedzą wiele rzeczy od podszewki, wiedzą też wiele takich rzeczy, których my nie wiemy. 1 na 50 mówi, nie będzie kryzysu. A cała reszta mówi, no, zbierajcie hajsy, przygotowujcie się, bo może być nie tak. Co jest ciekawe, ja się zastanawiam nad jedną taką rzeczą, że patrz, 8 na 10 szefów banków uważa, że będzie kryzys praktycznie na 100% w najbliższych latach. I to by oznaczało, że banki podczas kryzysów na przykład są niewypłacalne i nie mogą nam, klientom, wypłacić naszych pieniędzy. Więc się pytam, czy ci bankierzy, skoro oni wiedzą, czy zakładają, że będzie kryzys w ciągu 5 lat, jakie podjęliście, drodzy bankierzy, środki ostrożności, żebym ja mógł wypłacić swoje pieniądze? Czyli nie wiem, czy jest jakaś nowa ustawa, albo jakieś specjalne rezerwy powstały, dodatkowe, żeby każdy podczas tego kryzysu, jakby było faktycznie ciężko, jak ludzie nie będą mieli pracy, jak ludziom będą wypowiadane kredyty hipoteczne, to czy faktycznie bez problemu oni będą mogli pójść do bankomatu albo do placówki banku, wypłacić wszystkie swoje pieniądze, żeby trzymać je w skarpecie, bo skarpeta podczas kryzysu jest znacznie bezpieczniejsza niż bank. Zresztą poza kryzysem w sumie też. A przy okazji skarpeta jest ładna, ale nieważne. Więc zastanawiam się po prostu, czy ci bankierzy tacy przekonani o kryzysie, czy oni zabezpieczyli klientów przed tym kryzysem. Bo to, że siebie, to ja nie wątpię, że oni jakby pokminili, co trzeba zrobić. Pewnie może zbierają złoto u siebie, może własne pieniądze wypłacają z tego banku. No na pewno jak będzie nadchodził kryzys, to oni będą pierwszymi, którzy będą w stanie i ostatnimi, którzy będą w stanie w ogóle wypłacić pieniądze. Niemniej jednak, jak widać, bankierzy uważają, że nie ma bata. A w ogóle co trzeci polski bankowiec, czyli już nie tylko szef, tylko ogólnie bankowcy, co trzeci jest przekonany o nadejściu kryzysu, a 45% z kolei, czyli zobacz, 33% uważa, że będzie kryzys na pewno, a 45% uważa, że prawdopodobnie. Zobacz, co to w ogóle są za liczby przerażające. Także wychodzi na to, że oni wiedzą, co się święci. My też wiemy, bo się edukujemy, także no, kryzys jest w zasadzie nieunikniony w jakimś sensie, zwłaszcza, że mamy najniższe stopy procentowe od dawien dawna. Także wystarczy, że zaczną się podnosić i mogą się zacząć dziać też dziwne rzeczy. Bankowcy z niepokojem przyglądają się sporom wewnątrz Unii, obawiają się też konsekwencji Brexitu. Pesymizm budzą też wojny handlowe na świecie, niestabilność finansowa strefy euro oraz konkurencja ze strony gospodarek pozaeuropejskich. To jest to, że
Oni też chcieliby na przykład, żeby Polska była w strefie euro. No i wtedy byśmy mieli też taką samą niestabilność, albo jeszcze większą. Tak więc, czy będzie kryzys, czy będzie powtórka z 2008 roku, zadają pytanie redaktorzy Business Insidera. No, tu już zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kryzys to będzie spowolnienie wzrostu gospodarczego, odpływ kapitału, silny odpływ kapitału, wzrost rentowności obligacji i zmienność kursów walut i pogorszenie na rynku pracy. I że to jest w najbliższych 5 latach prawdopodobne. Czyli że to rzeczywiście się może wydarzyć. Ogólnie wzrost rentowności obligacji, to jest takie fajne sformułowanie, bo to oznacza, że po prostu upraszczając trochę, że jak rentowność obligacji wzrasta, to znaczy, że państwo jest bardziej zdesperowane, gotowe płacić więcej za pożyczanie pieniędzy od ludzi. Tak czy inaczej, no, spowolnienie może być pogłębiane przez działania rządów, no a rządy na świecie dosyć są takie teraz agresywnie nastawione do siebie nawzajem. Myślę, że kilkadziesiąt lat temu przy takich rządach, jakie my teraz mamy w państwach europejskich czy w Stanach, to byśmy mieli trzecią wojnę światową. Natomiast to nam chyba nie grozi. Jestem przekonany, że to nam nie grozi, bo na szczęście od II wojny światowej zbudowaliśmy świat, któremu się wojna nie opłaca. I opłaca mu się jedynie wojna handlowa. Internet zresztą był jednym z wynalazków, które nas w jakiś sposób zabezpieczyły przed tymi wojnami. Bo nagle się okazuje, że przez internet to się można zgadać, można zrobić anarchię, można zrobić bunt, można wpłynąć na wyniki tego, tamtego, można nastawić jednych przeciw drugim i tak dalej. Można wszystko powiedzieć, co się sądzi i ciężko też ukryć różne rzeczy, które się dzieją, różne zbrodnie. No, także internet jest jednym z tych wynalazków, które uważam, że miały znaczący wpływ na to, że trzecia wojna światowa, która moim zdaniem już trwa, jest wojną ekonomiczną i raczej nie będzie się przeradzała w żadną wojnę fizyczną. Także w zasadzie no, dalej to są złe wieści. Natomiast no, ja tam osobiście wolę borykać się z problemami finansowymi, na przykład jakby był jakiś totalny kryzys, upadek przedsiębiorczości, upadek kraju, to wolę mieć przerąbane finansowo niż uciekać przed czołgiem. Więc dalej zawsze jest jakiś pozytywny element tego wszystkiego. Tak czy inaczej, Marcin Mazurek, ekonomista mBanku, twierdzi, że nie widać przesłanek ekonomicznych do kryzysu, ale jednak są kwestie jakieś polityczne jeszcze, a punktów zapalnych może być sporo. Inni mówią, że może być nawet taki kryzys z roku 2008, a niektórzy, choć nie z tego artykułu, nie bankierzy w Polsce, ale wielu ludzi zajmujących się ekonomią, twierdzi, że nadchodzący kryzys to będzie największy kryzys w historii. Jak będzie? Tego tak naprawdę ostatecznie to nikt nie wie, bo można mieć różne teorie, różne przemyślenia, ale na 100% to nie wiesz tego nigdy, co się wydarzy, jak się wydarzy i kiedy się wydarzy, bo tak te kryzysy nowożytne to się pojawiają co 8 lat, a 15 września 2008 wybuchł poprzedni kryzys poprzez upadek banku Lehman Brothers, czyli mamy dziesięciolecie, no i nowy kryzys, znaczy mówi się, że jest, no ale na pewno jeszcze nie przybrał takiej formy jak tamten po upadku Lehman Brothers. Także zobaczymy, jak to będzie. Miejmy nadzieję, że on będzie jak najłagodniejszy. Niemniej jednak podczas kryzysu ludzie chronią kapitał. Jak go chronią? Poprzez na przykład złoto. No, to przykro zabrzmi i trochę kolokwialnie to, co ja teraz powiem, ale podczas II wojny światowej wielu ludzi pakowało złoto w tyłek i po prostu podróżowało przez całą Europę, uciekając przed wojną. Tak było. To jest przykre, brutalne i trochę straszne, ale tak było. Teraz poza złotem, gdyby były problemy gospodarcze, to ludzie na pewno będą uciekać w Bitcoina. I co do tego nie ma wątpliwości, bo to nie jest teoria. To już w każdym kraju, w którym rząd wyprawia cuda albo ma problemy, tak jak w Turcji, w Wenezueli, w Nigerii i wielu innych państwach, czy w Zimbabwe, ludzie notorycznie uciekają w krypto. To widać, ponieważ krypto jest międzynarodowe. Krypto jest internetem pieniędzy. Dlatego jest to dużo, dużo bezpieczniejsze niż ich wewnętrzna, lokalna waluta, którą scentralizowana władza może doprowadzić do ruiny, jeżeli chce, albo zewnętrzne państwo, bo też tak może być. Także paradoksalnie kryzys może spowodować, że kryptowaluty jeszcze bardziej zyskają na znaczeniu. Zobaczymy, bo oczywiście z drugiej strony sama spekulacja może wtedy
zmniejszyć swoje udziały w rynku, no bo jak jest kryzys gospodarczy, to ludzie mają mniej pieniędzy, więc mniej na przykład by było traderów, którzy sobie grają na co dzień, albo graliby mniejszymi kwotami, bo by nie mieli tyle pieniędzy. Natomiast pod kątem używalności kryptowalut i ich długofalowego wzrostu, to uważam, że kryzys mógłby być pomocny dla tej branży, no bo właśnie wtedy tym bardziej ludzie by się zainteresowali. Jakby nie było, Bitcoin nie byłby dziś tak popularny, gdyby nie to, że powstał tuż po kryzysie Lehman Brothers. Czy wręcz jego powstanie się ściśle wiąże z tamtym kryzysem. Po to powstał, żeby uwolnić ludzi od banksterki. W związku z czym ewentualny kolejny kryzys mógłby moim zdaniem kryptowalutom jedynie pomóc, bo ludzie po prostu by wtedy szukali alternatyw. Paradoks może być taki, że jeżeli kryptowaluty są teraz popularne, to może banksterzy stwierdzą, że nie opłaca robić się kryzysu, że nie opłaca się robić kryzysu, bo wtedy ludzie uciekną w krypto, nad którymi oni nie mają kontroli. To by był dopiero absurd. Ale to jest logiczne. To jest logiczny absurd, jakkolwiek to brzmi. Tak czy inaczej, to by było mega, mega ciekawe. Tak czy inaczej, zobaczymy. Zobaczymy, co przyniesie najbliższy czas. W zasadzie, choć to pokrętnie zabrzmi, to dla osób, które inwestują w krypto, każda opcja jest dobra. Jak nie będzie kryzysu, no to spoko, bo nie będzie kryzysu, więc dobrze się będzie żyło, będzie łatwo o dobrą pracę, będzie się wszystko rozwijało i tak dalej. A jak będzie kryzys, to prawdopodobnie kryptowaluty dadzą nieźle zarobić w tym czasie. A pamiętajmy, że co by nie mówić, ale na kryzysach zawsze powstaje najwięcej milionerów i miliarderów. Takie są przykre statystyki świata. Nie wymyśliłem tego, nie wyczarowałem, tak po prostu jest. Warren Buffett zresztą na kryzysach finansowych zarobił grube miliardy. Także o Soroszu już nie mówiąc, który celowo wywołuje kryzysy, żeby na nich zarabiać miliardy. Także pocieszające jest to, że gdyby jednak kryzys był, to no, trzeba mieć wtedy oczy szeroko otwarte i jeszcze na nim zarobisz. Także w zasadzie może być tak, że każda opcja będzie dla Ciebie jednostkowo dobra. To tyle na dziś. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Słyszymy się w kolejnych nagraniach i już bardzo wkrótce na webinarze z analizą sytuacji rynkowej, na którym to webinarze będę rozdawać fajny prezent dla każdego uczestnika. Dlatego zapisz się pod tym filmem. Miłego dnia, cześć!